Wisława Szymborska dostaje Nagrodę Nobla. Adam Małysz wygrywa pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, a w centrum Warszawy dochodzi do dramatycznego zdarzenia w swoich skutkach wielopoziomowego. Po pierwsze i co najważniejsze, młody człowiek traci życie, a po drugie wymiar sprawiedliwości próbuje rozwiązać problem, który pojawia się w związku z tym zdarzeniem. To rok 1996, okolice Warszawskiego Placu Politechniki. Sprawa przez wiele lat została swego rodzaju symbolem działania bądź braku działania wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście chodzi o optykę osób, które patrzą na problem, który wymiar sprawiedliwości miał z tą sprawą. Zabójstwo Wojtka Króla, które zostało między innymi upamiętnione tablicą, która niedaleko stąd, umieszczona na froncie jednej z kamienic, między innymi mówi, to mógł być każdy z nas. Stoję w miejscu, w którym doszło do pierwszego zdarzenia, dlatego że to, co rozegrało się w tym miejscu, stoimy w Warszawie na ulicy Lwowskiej, de facto składało się z dwóch zdarzeń, które są przedmiotem dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, w okolicach tej bramy przy ulicy Lwowskiej 7 doszło do rozboju z użyciem broni. Podczas tego zdarzenia pokrzywdzony miał stracić saszetkę z zawartością pieniędzy. W tym 1996 roku miało tam się znajdować blisko 100 tysięcy złotych. Miało to pochodzić z utargu, ze sprzedaży różnych rzeczy na tak zwanej giełdzie komputerowej, położonej kilka kilometrów stąd. Po tym, jak został napadnięty, napastnik bądź napastnicy zaczęli uciekać w tamtą stronę, którą idziemy, w stronę Placu Politechniki. Pokrzywdzony poinformował najbliższą osobę, że właśnie został napadnięty. Oczywiście w takiej sytuacji naturalną reakcją było zawołanie osób, które przechodziły tą ulicą. Jest to względnie ruchliwe miejsce, by zareagowały. Czy były to krzyki stój, czy były to krzyki uwaga, złodziej, nie ma to większego znaczenia. Wywołało reakcję i poruszenie. Sprawców chciał zatrzymać jeden z przechodniów. Niestety to się nie udało i krzyknął w stronę Placu Politechniki w momencie, kiedy sprawcy się już zbliżali do niego, żeby zatrzymać złodzieja. Idący w tamtym miejscu Wojtek Król miał się odwrócić, słysząc ten okrzyk, i w tym momencie jeden z napastników oddał w jego stronę strzał, który okazał się być strzałem śmiertelnym, ponieważ kula przebiła mu kręgosłup. Wojtek Król był studentem, był przechodniem, który na ten dzień miał zupełnie inne plany, które zostały nagle zatrzymane tym strzałem. Napastnicy, nie przerywając swojej ucieczki, wpadli do zaparkowanej nieopodal taksówki i
i mieli, jeden z nich miał powiedzieć: ojciec mnie goni, jedziemy. Taksówkarz, słysząc to, rozpoczął kurs i ruszył w żądanym kierunku. Zważywszy na to, że mówimy o porze dziennej, na sporej ilości uczestników, świadków bezpośrednich takich dramatycznych zdarzeń, mówimy też oczywiście o, z mojego punktu widzenia, o materiale dowodowym. A więc o tym, co świadkowie potem powiedzą. Najpierw w trakcie zeznań na policji, a potem w sądzie, na temat tego, jak wyglądali sprawcy, bądź jak wyglądał jeden sprawca, bądź czy w ogóle zapamiętali te szczegóły, które mogłyby zidentyfikować napastników. To, jak się okazało, był kluczowy i podstawowy element, który legł długim cieniem na wyroku, przynajmniej z punktu widzenia prokuratury, i na tym, czy możemy mówić o sukcesie wymiaru sprawiedliwości, czy o jego porażce. Ze względu na charakter, miejsce, no i przebieg zdarzenia, jest oczywiste, że policja w całej Warszawie została postawiona na nogi. Wyznaczono wysokie nagrody za ujęcie sprawców, co w niedługim czasie się udało. Wytypowano i zatrzymano, a następnie tymczasowo aresztowano 3 mężczyzn. Został postawiony im zarzut nie dość, że i zabójstwa, to jeszcze rozboju, czyli tego, co się działo wcześniej w bramie przy Lwowskiej 7. W ramach czynności dowodowych przeprowadzonych podczas śledztwa przesłuchano dużą ilość świadków. Część z nich nie była pewna co do tego, kogo widziała i czy z całą pewnością może rozpoznać jednego, 2 czy 3 mężczyzn jako uczestników tego zdarzenia i napastników. Niemniej akt oskarżenia został skierowany. Jednym z dowodów, który został umieszczony w nim na poparcie tezy prokuratora, były tak zwane badania osmologiczne, czyli badania zapachów. W największym uproszczeniu chodzi o porównanie zapachu należącego do człowieka, do miejsca czy zapachu utrwalonego w miejscu, w którym miał przebywać. Oczywiście w tym przypadku chodziło o siedzenie taksówki. Okazało się podczas procesu, że większość z tych dowodów nie udaje się zweryfikować pozytywnie przed sądem. W ramach pierwszego rozpoznania, czyli podczas pierwszego procesu, sąd na pewnym jego etapie uchylił środki zapobiegawcze, uchylił tymczasowe aresztowanie w stosunku co do oskarżonych, a następnie wszystkich oskarżonych od postawionych im zarzutów uniewinnił. Co oczywiste, ze względu na uprawnienia stron, osoba czy strona niezadowolona z wyroku ma prawo złożyć apelację i oczywiście z takiego prawa skorzystał prokurator. Sąd apelacyjny nakazał powtórzyć proces, ale tylko w zakresie tej osoby, która została oskarżona o pierwsze przestępstwo, czyli o rozbój. Pozostali 2 oskarżeni zostali już wtedy prawomocnie oczyszczeni z zarzutów. Jednym z elementów, który legł u podstaw utrzymania wyroku w mocy co do wyroku uniewinniającego, była po prostu słabość materiału dowodowego. I zeznania świadków przed sądem, i efekt, a w zasadzie sposób przeprowadzenia tych badań osmologicznych został zakwestionowany. Świadkowie nie byli już pewni, czy widzieli te osoby, czy nie, jak one wyglądały, jakie miały cechy charakterystyczne, czy obuwie, bo to na samym początku śledztwa miało być wyróżniającym elementem. A jeśli chodzi o przeprowadzenie badań osmologicznych, okazało się, że według sądu forma zebrania tego materiału była dalece niewystarczająca, żeby można było mówić, że dowód z zapachu
może być kategorycznie przesądzający o tym, że te osoby znajdowały się na 100% w taksówce. Tak na marginesie, badania osmologiczne w największym uproszczeniu polegają na tym, że tampony, które są oczywiście sterylne, są umieszczane na dłuższy czas w miejscu, z którego zapach jest pobierany, a następnie w określony, oczywiście bardzo higieniczny sposób, umieszczane są w szczelnie zakręconym słoiku. Jednym z argumentów sądu ówcześnie wojewódzkiego, bo aktualnie nazywa się on sądem okręgowym, za uniewinnieniem oskarżonych było to, że dowody, a przynajmniej duża część z nich, w tym ślady osmologiczne, zostały zebrane z rażącym naruszeniem prawa. I teraz musimy się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. Ja stoję na stanowisku i wydaje mi się, że jest ono uzasadnione, że należy oczekiwać od sądu stosowania prawa. Tak samo, jak należy oczekiwać od prokuratury stosowania prawa. Właśnie po to ono ma taki, a nie inny kształt, żeby zebrane dowody mogły być po pierwsze ocenione, a po drugie nieść za sobą jakąś wartość, albo służącą do tego, żeby sąd ich użył jako argumentów do wyroku skazującego czy uniewinniającego, ale w każdym razie takich, które mogą być ocenione. Sąd miał przecież powiedzieć, że jeden z tych głównych śladów, głównych dowodów, czyli zapachy, zostały zebrane w sposób skrajnie nieprawidłowy. Skąd zatem pewność, że skoro są określone reguły i metody zebrania dowodów, w tym śladów zapachowych, wynik tych śladów, wynik tych ekspertów jest prawidłowy. Odpowiedzialność, którą biorą na siebie sędziowie przy tego typu sprawach, jest ogromna. Szczególnie może być uważana za obciążającą wtedy, kiedy mamy do czynienia ze sprawą tak zwaną głośną czy medialną. Trzeba pamiętać, że wtedy, w 1996 roku, tu na Placu Politechniki i w okolicach, po tym dramatycznym zdarzeniu odbywały się tak zwane marsze milczenia, zbierające kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wiadomo było, że ten proces będzie budził bardzo duże zainteresowanie. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy wyrok w tej sprawie jest prawidłowy, czy nie? Czy jest sukcesem, czy porażką wymiaru sprawiedliwości? Materiał dowodowy został oceniony przez doświadczonych sędziów w Sądzie Wojewódzkim, następnie przed Sądem Apelacyjnym również był oceniany przez przecież innych sędziów. A więc wiele osób oceniło ten materiał, wiele osób oceniło tę sprawę i stwierdziło, że dowodów na sprawstwo oskarżonych nie ma. Ja rozumiem czasami to oczekiwanie, że jeżeli na przykład na początku postępowania przygotowawczego, na początku śledztwa pojawia się świadek, który mówi, wydaje mi się, że to jest on, to łatwo wydać w zasadzie wyrok, że skoro mamy tego typu skojarzenie, no to na pewno jest to ten oskarżony. Sąd Wojewódzki, Sąd Apelacyjny stosował prawo i w ramach tego prawa się porusza, wydając wyrok. Jeżeli ocenia ten materiał dowodowy jako niewystarczający do wydania wyroku skazującego, to trzeba takie rozstrzygnięcie zaakceptować. Można sobie oczywiście zadawać pytanie. Patrząc na statystyki, wiemy, że jest procent, promil niesłusznych wyroków skazujących. Pytanie, które możemy sobie zadać, jaki jest procent, promil niesłusznych wyroków uniewinniających? Analizując ten konkretny przypadek, trudno dojść do przekonania, że wyrok był nieprawidłowy. Ilość dowodów, które została przeprowadzona, również tych, które polecał sąd, na przykład ponowna analiza śladów osmologicznych. Wniosek tej ponownej analizy sprowadzał się do tego,
że typowanych sprawców nie było w taksówce. Jednym z dowodów, po który na pewnym etapie procesu sięgnęła prokuratura, był dowód zeznań świadka anonimowego, czyli tak zwanego świadka incognito. Po pierwsze, okazało się podczas przesłuchania, że świadek tak naprawdę niewiele wie i, jak wskazują źródła, z których korzystałem, nawet nie był w stanie rozpoznać oskarżonego, o którego nielegalnym zachowaniu miał mieć bardzo szeroką wiedzę. Druga rzecz jest taka, że przepis obowiązujący aktualnie i obowiązujący wtedy pozwalał na ujawnienie tożsamości tego świadka, jeśli podczas przesłuchania doszło do ujawnienia takich okoliczności, które sprawiały, że utrzymywanie zanonimizowanych danych tego świadka po prostu nie miało już większego sensu, bo wszyscy wiedzieli, kim ta osoba jest. Jednym z kolejnych dowodów, który został przeprowadzony po to, żeby wykazać, że akt oskarżenia jest prawidłowy i celuje we właściwe osoby, był dowód z tak zwanego wykrywacza kłamstw. Nie został on uznany za dowód przekonujący, między innymi ze względu na to, że jak wskazuje praktyka stosowania tego dowodu i wnioski płynące z badań reakcji organizmu, wskazuje na to, że nawet może dojść do zachwiania parametrów sytuacji, kiedy osoba poddawana takiemu badaniu czytała wcześniej artykuł na temat zdarzenia, o które jest pytana, czy widziała film, reportaż, czy materiał w internecie. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi o to, że w pamięci tej osoby pojawiały się różnego rodzaju elementy, ślady, które związane są z tym konkretnym zdarzeniem. Wydaje się, że największym sensem przeprowadzenia badania tak zwanego wariografu to przeprowadzenie takiego badania bezpośrednio po zdarzeniu. No ale to jest chyba raczej w sferze pomysłów, a wykonanie tego nie wydaje się mi być prawidłowe i możliwe do zrobienia, no ze względu na specyfikę organizacji pracy policji. Po wielu, wielu latach okazało się, że jedna z oskarżonych osób zakończyła ten proces wyrokiem skazującym. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia został skazany mężczyzna, który dokonał tego przestępstwa inicjującego de facto całe zdarzenie, czyli napadu w bramie.